By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć kochani, przychodzę do was ze skończonymi produktami. Mam kilka rzeczy. Wszystkie są na tak i wszystkie są rewelacyjne i zawsze do nich wrócę. Słuchajcie, na pierwszy rzut mój doktor Einstein. To jest balsam do ust ostatniego ratunku. U mnie to jest pierwszego ratunku, pierwszej pomocy. Ja go zawsze mam. Tak jak widzicie, pudełeczko jest wyczyszczone, nic w środeczku nie ma. To jest taki, taka konsystencja lekko, chciałam powiedzieć balsamowata. To taka maź, ale bardzo przyjemna w rozprowadzaniu i na ustach też. W smak, nie ma żadnego smaku, także nie jest to ani smak owocowy, ani jakiś taki, wiecie, parszywy, że tam fuj. W każdym razie na pewno regeneruje usta. Ja zawsze rano przed wyjściem do miasta, w ogóle wyjściem z domu może tak, przez cały rok używam tego balsamu na usta i do końca dnia mam problem z jakimiś popękaniami, jakimiś zajadami, czymkolwiek. Regeneruję usta, jestem na tak, zawsze do niego wrócę. Może tak. Dwa. Nowość, to znaczy nie Dusch Dust, jeżeli ktoś tak czyta. Żel pod prysznic Mango. Bardzo fajny, miły produkt. To znaczy chodzi o zapach, tak? Zapach jest bardzo miły, nie jest ani chemiczny. Troszeczkę tylko pachnie tym mango, także jeżeli nie lubicie mocnych zapachów teraz wiosną i latem, polecam. Ciało myję, nie nawilża, no wiecie, no to zwykły żel pod prysznic, tak? Ale no, bardzo przyjemne. No tak. Pianka Gillette, która jest z rzędu nasza już. Oczywiście mój numer jeden, ponieważ jak wiecie, psikacie, to ona rośnie, tak? No to jest fantastyczne. Bardzo wydajne wtedy jest, wydajny jest produkt, bardzo wydajna pianka. My ją mieliśmy bardzo długo, we trójkę. No ja rzadko, ale moja Julka i mój mąż często, tak jak trzeba było. Także naprawdę wydajna. Polecam. Bardzo przyjemny również zapach. No i Wirek, to jest moje już któreś opakowanie, to chyba już nie będę częściej Wam pokazywać, bo mam kilka płynów i proszków, ale ten zawsze stoi, gdy się tamte kończą i po prostu nie mam. Wirek, już Wirek i Muchomorek się śmialiście ostatnio w komentarzach. No, taki śmieszny polska nazwa, tak? Bardzo wydajny, bardzo mało go trzeba, bo jak przedobrzymy, to oczywiście piana wypływa, pralka pluje, ale po co? No i ubrania są takie, wiecie, tępe. Po co? Bardzo wystarczy mała ilość dopiera, wypłukuje się z pralki, wypłukuje się z ubrań. Nie niszczy kolorów, tak? Nie wybarwia kolorów. Fantastyczny produkt. I tu nowość u mnie, mówię już o Was, wróć. Ostatnio Wam napomknęłam, że właśnie testuję nowy WC żel, to jest W5. To jest nowy, kolejny produkt, który testuję z W5. I jestem oszołomiona wydajnością, zapachem, kolorem i tym, jak to działa. Słuchajcie, to jest zapach grejpfrutowy, tak jak widzicie napis. On naprawdę pachnie grejpfrutem i naprawdę ma kolor grejpfruta czerwonego. Słuchajcie, ja specjalnie zostawiłam go na dłużej w muszli, tylko po to, że bardzo ładnie pachniał w łazience. Żaden chlor, żaden chemiczny zapach, nic. Po prostu zostawiłam na dłuższą chwilę, łazienka pachniała grejpfrutem, spłukiwałam, nie używałam szczotki. Gdybym to robiła w przeciągu 2 minut, myślę, tak samo zadziałoby fantastycznie na rdze, na te osady kamienia w muszli klozetowej. Polecam, z czystym sumieniem idę, zakupuję większą ilość. Już moja mama ma, już ma moja teściowa. Także polecam Wam, polecam. No i słuchajcie, wszystko na tak, żegnam się z Wami cieplutko, coś dzisiaj mi się język plącze, ale musicie mi wybaczyć. Żegnam Was cieplutko i do zobaczenia, do jutra, pa, pa.